47 odcinku Techno z Gredów wita Was Paweł Iwaniuk. Dzisiaj moimi gośćmi są Albert Szybiński z firmy Redefine oraz Paweł Mielańczuk, autor bloga wildweather.wordpress.com oraz programista. Panowie, witam Was. Witam serdecznie. Panowie, dzisiaj pokusimy się o podsumowanie minionego 2010 roku w kontekście technologii oraz branży internetowej. Mamy listę przygotowanych 10 punktów, którą zaraz zaczniemy sobie rozkładać na czynniki pierwsze. Jednakże zanim zaczniemy, chcę tylko powiedzieć, że miał być dzisiaj z nami Konrad Latkowski, który w sumie był z nami przed chwilą, ale doznał jakiejś awarii technicznej i jeśli nas teraz słucha, no to zachęcamy do podłączenia się w momencie, gdy sytuacja będzie już opanowana. To tyle jeśli chodzi o Konrada, a my przejdziemy do naszych dzisiejszych tematów, które są, mam nadzieję, ciekawe. Zaczniemy od miejsca 10. w kontekście wydarzeń ubiegłego roku, czyli od samego dołu. Panowie, porozmawiamy sobie o chwilę o Windows Phone 7. Jest to system, który Microsoft zaprezentował w minionym roku, system mobilny, przeznaczony dla telefonów komórkowych i system ten ma konkurować z obecnymi na rynku platformami takimi jak iOS, jak Android. Ma być przeciwwagą Microsoftu dla tych systemów. Powiedzcie mi, czy obserwując w ostatnim czasie karierę tego systemu, nie odnosicie wrażenia, że Microsoft zaprezentował coś tak odmiennego, co może nie spotkać się jednak z zrozumieniem konsumentów? Może Albert na początek. Znaczy, pamiętać trzeba jednej rzeczy, tak, że firma Microsoft to ogromna korporacja, która nigdy nie odpuszcza i znowu wielokrotnie podawany jest przykład Xboxa. Uważam, że interfejs zupełnie innowacyjny ma szansę się przebić i osoby, które z niego korzystają, pochlebnie wyrażają się o tym systemie i o jego nakładce graficznej, więc trzeba dać mu czas. Ja uważam, że tak naprawdę będzie można po pierwszym roku powiedzieć, czy system się ma szansę przebić, czy nie. Pamiętać trzeba jeszcze jednej rzeczy. Na dzień dzisiejszy system jest zlokalizowany raptem w kilku krajach. Tak, natomiast duże rzeczy mają się zdarzyć pod koniec tego roku, kiedy pojawi się i polska lokalizacja oraz także polski store. Więc dajmy mu trochę czasu. Dzisiaj jest to raczej telefon, który nie oferuje zbyt wielu funkcji, ma bardzo fajny interfejs, uniemożliwia on instalowanie aplikacji i nie ma takiego sklepu w Polsce, który by to umożliwił w sposób legalny, więc ja w Polsce mu jeszcze nie wróżę sukcesu, ale jestem przekonany, że pod koniec roku Microsoft odkręci swoją machinę marketingową w Polsce, kiedy będzie miał pełny produkt do zaoferowania, to znaczy lokalizację plus sklep. I może być ciekawie. Do tego czasu także uważam, że zostanie on upgrade'owany o te podstawowe feature'y, których mu w tej chwili brakuje, dopieszczony. Znowu, uważam, że nie należy niedoceniać Microsoftu, bo jest to ogromna potęga i wielokrotnie pokazali, że są bardzo konsekwentni w działaniu i po prostu umieją to robić. Mają genialny marketing, który potrafi zrobić bardzo dużo. Ja uważam, że ta platforma ma szansę zaistnieć i na pewno będzie istniała w dużej części korporacji. Jest jeszcze jeden aspekt. Trzeba pamiętać o tym, że te telefony dzisiaj są jeszcze drogie, są to raczej high-endowe telefony. Specyfikacja tego systemu wymaga rozwiązań topowych. Natomiast pod koniec tego roku ta specyfikacja już będzie na średniej półce. Na średniej półce. Telefony także będą w średniej cenie i wtedy się zobaczy, wtedy się okaże, wtedy moim zdaniem będzie bardzo ciekawa gra. Okej. Paweł, a co ty byś chciał na ten temat powiedzieć? No ja tak się zastanawiam, jak to będzie. Przyglądam się Windows Phone 7 z mojego ulubionego punktu widzenia, czyli aktualizacji. Jak to będzie z aktualizacjami systemu, tak? No bo jak wiadomo, ta pierwsza wersja, która wyszła, to była uboga, tak? Brakowało wielu funkcjonalności. No i co z tym będzie, tak? Czy te telefony, które już wyszły, ludzie już kupili, dostaną aktualizację, jak sprawnie się to będzie dystrybuowało i tak dalej, tak? To mnie interesuje. Jeżeli chodzi o to, że pod koniec tego roku będzie więcej sprzętu, który spełnia te, sprzętu tańszego, tak? Który spełnia te wysokie wymagania systemu, no to też jest zastanawiające, że ten system ma tak wysokie wymagania, tak? Że jednak on ma wyższe wymagania niż iOS czy Android. No to jeżeli będą kolejne aktualizacje, to czy nie będzie tak, że będą wymagały jednak znowu tego high-endowego sprzętu, tak? Czyli że nowsza wersja Windows Phone 7, bo liczymy, że chyba będą kolejne wersje, będą aktualizacje, będzie znowu stawiała wyżej poprzeczkę. No nie wiadomo jak z tym wyjdzie, trzeba się temu przyglądać. Okej, okay, pozwolicie. Uważam, że jeszcze jest za wcześnie, tak? No na razie nie ma rewelacji, ale chyba nie jest ten moment, żeby w ogóle tego oczekiwać, tak? To jest dopiero jakiś sam początek. Co dalej będzie, to jest do przyglądania się i chyba będzie ciekawe. Ciekawie się będzie na to przyglądać na pewno. Panowie, musimy jednej rzeczy pamiętać. Tak naprawdę smartfony dzisiaj to jest 30%, może 35% sprzedaży telefonów. 70% rynku jest nadal otwarte i tak naprawdę to tutaj Windows upatruje swoją przewagę, bo jednak umówmy się, że gro użytkowników jest zadowolone z Windowsa, korzysta z niego od wielu lat i rzeczy, które będzie Windows 7 oferował, możliwość synchronizacji z dokumentami, jakieś pewnie rzeczy związane z cloudem, wszystko to może chwycić i jeżeli on będzie mógł otworzyć swój plik ofisowy na telefonie, edytować go, wysłać, wydrukować na drukarce w domu, no nie wiem, dużo usług tutaj może być wdrożonych, to ludzi to chwyci. 70% rynku, powtarzam, jest niezagospodarowane. My się tutaj emocjonujemy tym, co... No, tego jest mało, spokojnie. Tak jest moje zdanie. No, być może. Zobaczymy właśnie. No właśnie dlatego to będzie ciekawe, tak? Zobaczymy, czy właśnie jaki będzie udział w tych 70% Microsoftu, tak? Okej, no panowie, jeśli pozwolicie... Jeśli pozwolicie, to dodam Konrada Latkowskiego do naszej rozmowy, bo pojawił się właśnie. Właśnie się łączy. Konradzie. Ja w międzyczasie powiem tylko, że ja mam wątpliwości odnośnie Windows Phone 7 ze względu na politykę, jaką razem ze startem sobie przyjęli. Otóż uważam, że chcąc dobrze wystartować na rynku, chcąc ten rynek do siebie przekonać, nie wolno robić tego, co Microsoft zrobił, czyli nie można oferować na przykład na polskim rynku produktu bez kompletu usługi, bez polskiego języka, bez dostępu do marketplace, czyli odpowiednika App Store, dlatego że dzisiaj właśnie smartfon to nie tylko telefon, ale to również te usługi i te funkcje, do których my dzisiaj nie mamy dostępu i według mnie to właśnie może ludzi w Polsce zniechęcić do tego systemu. Ale kogo zniechęcić? To znaczy ciebie i mnie? Czy zniechęcić? Czy zniechęcić? Z jakich powodów są niezadowoleni z iOS-a i z Androida na przykład i okazuje się, że Microsoft wcale też ich tutaj nie rozpieszcza. Spokojnie, dajmy im czas. To jest to ogromna machina. Ona wolno działa, ale jedzie jak walec, więc ja naprawdę uważam, że końcówka roku będzie bardzo ciekawa. Zobaczymy, no trudno nam powiedzieć, jakby to jest takie wyrukowanie, jakby dużo się dzieje w Polsce, Microsoft bardzo prężnie działa, rozdaje telefony, próbuje przekonać do siebie ludzi i ja naprawdę, dla mnie to jest problem, ale ja uważam, że ta platforma ma szansę odnieść sukces i być jedną z liczących się platform. Okej, okay. Konrad do nas dołączył. Konradzie, słyszysz nas? Witam serdecznie i dobry wieczór. Konrad Latkowski. Dobry wieczór. Brandstyle oraz jeden z twórców serwisu manubia.pl. Witam, witam. A powiem tak, tutaj zgadzam się zdecydowanie, że trzeba jeszcze dać chwilkę czasu Windowsowi 7, że to jeszcze, znaczy no, może to głupio brzmi, ale w tym momencie chyba jesteśmy darmowymi beta testerami tego systemu i może poniekąd też pomysłodawcami, jak to rozwijać, co poprawiać i co zmienić. Ale nie skreślałbym tego systemu. Ten system, podobnie jak Android, będzie rozwijał się dzięki temu, że będzie dostępny na wiele platform. Nie tylko będzie jeden słuszny telefon iPhone, ale Samsung, HTC, LG, wszystkie firmy Sony Ericsson, może Nokia, chociaż wątpię, zdecydują się właśnie używać tego systemu jako systemu dla swoich telefonów i przez to ten system może stać się bardzo popularnym systemem. Okej, więc panowie, skoro, jak już powiedziane zostało, poczekajmy i zobaczymy, jakie będą efekty, i tymczasem przejdźmy do kolejnego naszego dzisiejszego tematu, czyli porozmawiajmy sobie o e-bookach w Polsce oraz o tym, jak Empik kupił część Virtuallo i ma ambitne plany do stania się liderem polskiego rynku e-booków. Konrad, nasze dyskusje na ten temat są oczywiście znane tylko nam, ale myślę, że masz na ten temat jakieś swoje publiczne zdanie. No ja uczestniczyłem w rozmowach, kiedy Empik jeszcze poszukiwał partnera dla swojego czytnika. To było w sumie dosyć dawno, to już chyba rok czasu minął. No i moje przemyślenia są takie, że czytniki po prostu się skończyły, zanim się zaczęły. O, przepraszam, ja wiem, że sprzedaż Kindla rośnie, ja wiem, że mają pojawiać się nowe czytniki, jest nowy Onyx, ale prawda jest taka, że nikt tego nie chce kupować, co z tego, że jest. W Stanach Zjednoczonych, o ile jest to faktycznie jakaś sprzedaż pokazująca, że jest jakiś potencjał, to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie ludzie kupują tablety. Można się śmiać, że jest raptem 120 000 sztuk iPada, ja się z tego śmieję, ale z drugiej strony to jest, podejrzewam, dużo więcej niż jakiegokolwiek czytnika na rynku. Dlatego mówienie o jakimś zdobywaniu rynku. Najpierw może zastanówmy się, dlaczego książki są tak drogie. Ja 2 dni temu przeprowadzałem wywiad z Bartoszem z Nexto i zaskoczył mnie informacją, że wydanie książki w PDF-ie nie jest dużo tańsze niż w książki drukowanej. No, jeszcze nie zdążyłem zgłębić tego tematu, ale jeśli faktycznie różnica jest raptem 20%, no to ja czegoś nie rozumiem. Gdzieś ten druk, który był taki zawsze strasznie drogi, chyba nagle stał się strasznie tani. Tutaj może niech ktoś się inny wypowie, może ktoś na ten temat ma jakieś większą wiedzę, ale skoro ludzie nie chcą kupować drogich e-książek, to nie będą ich kupować nagle, niezależnie od tego, czy Empik wprowadzi swój czytnik i przejmie jakąś firmę. No, sorry, nie wydaje mi się. Okej, ale spójrzmy może na to tak trochę bardziej z perspektywy konsumenta. Co powinna zrobić taka platforma jak Empik w Polsce i jakie decyzje powinna podjąć, aby według was zostać liderem, dotrzeć do największej grupy osób? Dlatego, że mamy taki przykład projektu o nazwie E-Click, to ja dalej będę tutaj używał słowa projekt, bo dla mnie osobiście nie jest to dokończony produkt, który ze względu na to, że ograniczył się do jednego urządzenia i praktycznie do jednej aplikacji. Co prawda nie posiadamy oficjalnych danych sprzedaży, ale w pewnych kręgach mówi się, że była ona drastycznie mała. Chodzi mi o czytnik E-Click. To właśnie co powinna zrobić platforma w Polsce, aby dotrzeć możliwie do jak największej grupy ludzi ze swoją ofertą, według was? Nie wiem, Paweł? Po pierwsze tak, znaczy rządzić w segmencie e-booków, tak? No właśnie, dokładnie. To jest taki segment, tak? No, jak wielki jest to segment? Czy tutaj w tym segmencie można w ogóle rządzić, tak? Czy nie jest tak mały segment, że tutaj no, ktokolwiek będzie liderem, no to i tak to będzie niezadowalające. No, jak to tak naprawdę jest? Czy mamy tak naprawdę do czynienia z jakimś segmentem, w którym warto w tej chwili być i rządzić, czy jeszcze nie, tak? No i dlaczego, tak? No to może to nie jest tak, że jest już sobie na co zęby ostrzyć, tak? Może to na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, nawet będąc liderem, że jest dobrze, tak? Może ogólnie z tymi e-bookami u nas jest kiepsko, tak mi się wydaje. Ja śledziłem na bazie jakiś wpis Pawła Wimera, który był rozczarowany sprzedażą swoich e-booków, mimo to, że był liderem tam w jakimś rankingu. Tylko powiedzmy na wszelki wypadek, że tutaj chodzi o tak zwany self-publishing, czyli możliwość publikacji swoich książek bez pośrednictwa dużego wydawcy. Tak, tak, ale no spójrzmy na to. Te książki Pawła Wimera specjalnie miały cenę na bardzo niskim poziomie, bardzo przystępnym moim zdaniem. To było chyba 6 zł, coś poniżej 10 zł, tak? I Paweł pisał, że nie jest zadowolony, tak, z poziomu sprzedaży. Że jest rozczarowany wręcz tym poziomem. Nie podał konkretnie, bo zdaje się, że nie mógł, ale był rozczarowany. No coś jest tutaj jeszcze nie tak, no nie wiem, to jeszcze jest za mały wolumen tego wszystkiego, tak? To jeszcze się za słabo chyba wszystko toczy, moim zdaniem. Może Empik będzie, no ale czy to ma znaczenie i czy przy tak małych liczbach to, że w tej chwili jest liderem, to nie będzie tak, że za chwilę ktoś inny będzie liderem, tak? Bo to są tak małe liczby, że przegonić go jednak będzie łatwo, nie wiem. No dobrze, ale co zrobić, żeby to było, no, musi być chyba powszechnie dostępne na wszystkie możliwe platformy. Czyli multiplatformowość jednym słowem. Tak, moim zdaniem tak. Też zdaje się, że użytkownicy, ale to tacy pewnie, nie wiem, czy bardziej świadomi, ale podobnież są problemy z zabezpieczeniami, z DRM-ami. Podobnież ciężko jest e-booki zabezpieczone sobie wgrać i zacząć czytać. Z tym są jakieś problemy. To wymaga iluś tam kroków, te kroki nie są przyjemne do wykonania. To nie jest tak, że się kilka, trzy razy i gotowe. Podobno... Też narzekają użytkownicy na to. Tak, podobno w czytniku OJO, który dystrybuuje Empik razem ze swoją ofertą sprzed kupno książki jest... No może nie wystarcza do tego jedno kliknięcie, aczkolwiek sklep, który jest zintegrowany w tym czytniku, podobno pozwala kupować książki szybciej niż to ma miejsce na komputerze. Nie wiem co prawda, bo nie testowałem tego czytnika i chyba mało kto jeszcze go widział z osób z powiedzmy blogosfery technologicznej, ale może właśnie to jest sposób, aby ta książka była kupowana bezpośrednio w urządzeniu, na którym ma być czytana. Ale kupisz urządzenie tylko po to, żeby czytać e-booki? Nie, niekoniecznie. No właśnie. Ale widzę nadzieję w platformach smartfonowych na tego typu usługi. Jeżeli chodzi o platformy smartfonowe i o komputery, tak, to mamy dwie platformy i teraz podobnież problem jest z tym, że książka, e-book złożony na ekran mały jest gorzej czytany na dużym i odwrotnie. To jest kwestia składu. Tutaj podobnież też wchodzą tego typu problemy, że to niedobrze się czyta to, co jest złożone dla dużego ekranu na małym i odwrotnie. Tak słyszałem. Ale mówimy o książce czy gazecie? Bo jakby w przypadku książki to jest po prostu tekst, więc chyba, że mowa tutaj o obrazkach. Książki to kwestia jest reflowa po prostu. Tak, aczkolwiek podobno istnieją takie badania przeprowadzone w Stanach, że większość użytkowników czyta książki z pewną konkretną wielkością czcionki i dlatego też najlepiej na czytnikach prezentują się te książki, które są napisane właśnie pod te konkretne wielkości czcionki. Ja kiedyś nawet słyszałem w jednym amerykańskim podcaście, że pisarze w Stanach Zjednoczonych, w szczególności ci tacy, którzy się specjalizują w tej takiej literaturze poradnikowej, już nastawiają się pisząc swoje dzieła na mały ekran. Konkretnie na mały ekran. Dobra, ale jeśli w takim razie dochodzimy do takiego punktu, to i tak dochodzimy do punktu, w którym stwierdzamy jedno, że czytniki umarły, zanim się narodziły. Jeśli mamy szukać nadziei dla e-booków w smartfonach, jeśli mamy szukać dla nich nadziei w tabletach, no to nie szukamy już żadnej nadziei w przypadku papieru. No i to jest to bez sensu w takim razie. I rozważanie na temat, czy Empik zgarnie rynek, no jest po prostu bez sensu, bo mam wrażenie, że boom, który był w 2010 roku, rozmył się, nie wiem, w okolicy kwietnia, może maja. Konradzie, jakoś nie wyprzedzajmy zdarzeń. Da się wracać. Znaczy, jasne, oczywiście, można ryzykować stwierdzenie, że się rozwinie lub się nie rozwinie. Ja jakoś nie widzę. Można stworzyć platformę, która będzie właśnie multiplatformową, czy sklep, który będzie multiplatformowy i wtedy on może odnieść sukces, ale już na temat e-czytników sobie odpuścił raczej. Okej, Albert, chcesz jeszcze coś dodać? Ja chciałem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z Konradem, że jakby uważam, że nadzieja to jest właśnie wieloplatformowości, a niech też czcionka nie będzie problemem, dlatego że jednym guzikiem czcionkę można zwiększyć, zmniejszyć, więc jakby to nie jest jakby kluczowa rzecz. Uważam, że korzystałem z Amazon z Kindla, bardzo fajne urządzenie, ale pojawienie się iPada według mnie wpłynęło, w ogóle tabletów, teraz w tej chwili wysyp, wpłynie na śmierć tych urządzeń, bo jeżeli ktoś ma dołożyć raptem kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów do w pełni multimedialnego urządzenia, to nawet wydaje mi się, że nie jest go w stanie przekonać to, że jest ten ekran lepszy na takim e-readerze. No i jeszcze jedna kwestia. Tak naprawdę, umówmy się, osoby, które czytają, lubią zapach papieru. Ja też lubię wziąć książkę do ręki, pomimo tego, że mam możliwość wgrania sobie czy kupienia książki na iPada, to jednak lubię usiąść sobie wieczorem w łóżku i tą książkę przeczytać papierową. Generalnie lubimy chyba mieć rzeczy fizyczne. No to jest tak, jak mówiono o śmierci płyt CD, że już jest muzyka cyfrowa i to już za chwilę umrze. I w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak ta muzyka cyfrowa tak naprawdę istnieje, bo nie oszukujmy się, w Polsce to jest jakiś margines. Tam płyty dalej istnieją, dalej się sprzedają i mają się świetnie, ponieważ dużo osób jednak woli dostać tą taką, nie wiem, nazwijmy to kolekcjonerską wersję z książeczką, z tekstami, z jakimiś informacjami dodatkowymi i wcale niekoniecznie potrzebuje to mieć w MP3 w 320, tylko właśnie chcę mieć tylko w jakości audio, takiej jaką sobie chcę na swoim sprzęcie. I tak samo nie wieściłbym tej śmierci książek, bo różnica w cenie 2-3 zł no nie jest... Coś, co możemy dostać fizycznie, jest dla nas jednak dużo bardziej wartościowe niż coś bardzo cyfrowego, czyli totalnie wirtualnego. Okej. Pozwólcie, że ja podsumuję ten temat stwierdzeniem, że e-booki powodują, że człowiek staje się mniej oczytany, bowiem znajomi, którzy odwiedzają nas, nie mogą zobaczyć tych rzędów książek na naszych półkach. To tyle, jeśli chodzi o e-booki. Przechodzimy do kolejnego tematu, którym będzie boom VOD na polskim rynku, który miał według mnie ponad wszelką wątpliwość miejsce. Słucham? Albert? Oj, panowie, Wezyr, słyszysz? Ja słyszę, tak. Okej, przepraszam, ale mamy jak zawsze trudności techniczne. Zaraz kolegów naszych dołączę ponownie do rozmowy, ale wiecie dzięki temu, że ten program jest na żywo i że wszystko się może zdarzyć. Konrad, słyszysz? Coś dziwnego dzisiaj się z tym Skype'em dzieje. Dzieje się. Żeby tylko nam nie padł, tak jak podczas globalnej awarii niedawno. Okej, jest. Okej. Albercie, coś mówiłeś o boomie VOD, gdy zaczynałem nowy temat. Znaczy, powiem tak, boom to nastąpił przed chwilą, jak się rozłączyło. Znaczy, ja jestem ogromnym entuzjastą, poniekąd pracuję przy dość sporym projekcie, a dwa, sam jestem fanem. I powiem tak, dużo się dzieje w tej chwili na rynku VOD, wszystko zaczęło się od YouTube'a bardzo dawno temu, ale to jest troszkę inny produkt. Teraz oczywiście wszyscy patrzą na Hulu, na Netflix, jak to się rozwija. Są to bardzo ciekawe projekty, ale ja bym poszedł odrobinę dalej. Wyobraźmy sobie, że posiadamy telewizor, który jest podłączony do internetu i to na nim w takiej aplikacji oglądamy całą swoją bibliotekę albo wszystkie swoje ulubione programy. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już dzisiaj dostarczyć do użytkownika wszystko w formie IP i żeby mógł on oglądać dowolny program z pominięciem sieci kablowej, satelitarnej, jakkolwiek innej, która do tej pory służyła mu do dostarczania obrazu. To jest bardzo ciekawe wyzwanie dla operatorów kablówek i operatorów satelitarnych. Jestem ciekawa, jak to się będzie rozwijało. Okej. Więc Powiedzmy sobie kilka słów o projektach, dużych projektach, które w tym roku wystartowały albo, że tak powiem, wyszły ze swoją ofertą do szerszego odbiorcy. Fizycznie ten boom 2010 roku zaczął się pod koniec roku 2009. Ja pamiętam, że testowałem wtedy po raz pierwszy usługę filmową IPLI, która została w grudniu 2010 uruchomiona i byłem pod wrażeniem, dlatego że przy wymaganym 1 megabicie transferu w dół, czyli około pewnie 800 kilobitach dla filmu. Film był bardzo dobrej jakości. Ja bym mu dał, powiedzmy, pod względem jakości 5,5 na 6. To nie było całkowite DVD, ale to była taka jakość, która pozwalała już w sposób komfortowy oglądać te filmy. Następnie początek roku, nie pamiętam dokładnie miesiąca, wybaczcie mi, ale jednocześnie praktycznie wystartowały platformy iPlex, dokładnie iPlex już istniał wcześniej, tylko zmienił swoją strategię rynkową, udostępniając darmowe filmy z premisją reklam oraz chyba tego samego dnia nawet oficjalnie wystartowała platforma Onetu, która posiada część materiałów dostępnych w formie premium oraz część materiałów dostępnych w formie płatnej. I mamy 3 graczy na rynku, którzy że tak powiem, każdy z nich prezentuje poniekąd odmienny model, ale wszyscy tworzą ten rynek. I może teraz do Pawła takie pytanie. Pawle, który z tych projektów najbardziej zapadł Ci w pamięci w ciągu minionego roku? Wiesz co, szczerze powiedziawszy, nie śledzę na bieżąco i nie korzystam, tak, z tych serwisów, z tych projektów. Nie, po prostu powiem, że tak, ja telewizję oglądam mało, prawie że wcale, ale pomijając kwestie techniczne, tak, pomijając kwestie nazw, platform i tak dalej, to uważam, że ten pomysł w odróżnieniu od e-booków, które jak powiedzieliśmy, ludzie wolą być może po prostu papierową książkę, to ten pomysł uważam, że jest bardzo dobry. Ja jeżeli coś oglądam, no to jest on demand, tak? Moje oglądanie telewizji jest niemal zawsze on demand. Znaczy, czy to się odbywa przez to, że pójdę do wypożyczalni, coś sobie wypożyczę, czy gdybym miał taką możliwość, nie wiem, może to jest po prostu moje lenistwo, że nie skonfigurowałem sobie czegoś i mógłbym to zrobić nie wychodząc z domu, to jeszcze lepiej, tak? Uważam, że to jest po prostu, no, przyszłość taka, która nie wiem, nie ma co tego kwestionować, tak? Chyba się tego nie kwestionuje. To ma po prostu wszelkie dodatki na sukces, pełen sukces. Okej, a czego Ci brakuje? Czego oczekujesz? Jaką usługę chciałbyś zobaczyć w kontekście VOD? Czego mi brakuje? Kontentu sensownej zawartości, takiej. No ja mam dosyć specyficzne może potrzeby, a może nie specyficzne, może właśnie nie specyficzne. No, chciał oglądać najnowsze amerykańskie seriale zaraz po tym, jak jest ich premiera w Stanach. Aha. No i widzisz, tutaj jest pewien problem. Nie jest to zależne od żadnej z 3 platform, to znaczy problem jest taki, że świat jest podzielony na regiony i firmy, które dystrybuują treść, bardzo konsekwentnie trzymają się starego modelu dystrybucji, czyli kino, DVD, potem VOD, ale też odpowiedniej jakości. Potem schodzimy do premier w kanałach płatnych, a potem bezpłatnej telewizji. I ten model i tego modelu się bardzo mocno trzymają. I niemożliwe jest pozyskanie hitu kinowego, który pojawił się właśnie w Stanach, albo nawet inaczej, hitu kinowego, który właśnie pojawił się w jakiejś wypożyczalni VOD w Stanach. Po pierwsze, kosztuje ja to... Moment, ja nie mówię o hicie kinowym, ja mówię o serialu telewizyjnym. Mówisz o serialu? Znowu tak, problem. Problem jest taki, że wytwórnie zastrzegają sobie, tak? I za każde nowe pole eksploatacji życzą sobie dodatkowe pieniądze. I wyobraź sobie, że jedna telewizja kupuje sobie serial X i emituje go na antenie, ale żeby wyemitować go w internecie, musi zapłacić kolejne pieniądze i żeby go wyemitować na komórce, musi zapłacić kolejne pieniądze i już nie wspomnę o tym, że ktoś chciałby go pokazać w telewizorze poprzez IP, są to kolejne pieniądze, więc jakby na razie w ten sposób bronią się. Oczywiście są pewne wyłomy, są pewne jakby jaskółki, które wróżą zmianę, ale jeszcze musi upłynąć bardzo dużo czasu, zanim będziesz mógł mieć catch-up TV w pełni dostępny z serialami, które są hitami zagranicznymi, czyli powiedzmy amerykańskie produkcje. Okej. Konrad? Ale tu jeszcze spokojnie. Znaczy ja nie mam tutaj specjalnie dużo do powiedzenia, poza dodaniem jednej dosyć istotnej rzeczy, że w przypadku filmów, nie wiem jak na świecie, ale na pewno Polacy są przez to nauczeni tego, że trzeba poczekać, że najpierw film był w kinach, potem był na VOD, na DVD. I teraz spokojnie możemy poczekać, że jeśli będzie jakaś premiera kinowa, to że za 2-3 miesiące ten film będzie na VOD. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Dużo moich znajomych korzysta z VOD. Ja osobiście tak raczej z iPlexa od przypadku do przypadku, ale jednak mimo wszystko coś tam zobaczę i to jest właśnie to, że brakuje może kontentu, świeżego kontentu, ale nie mam takiego ciśnienia jak na brak tego, że nie ma fajnych tytułów na e-booki czy taniej muzyki cyfrowej. W przypadku filmów tym ceny są według mnie przystępne i to jest rynek, który się rozwija w dobrym kierunku. To, czy będzie więcej tytułów aktualnych, nazwijmy to w ten sposób, jest dla mnie sprawą względną, mogę poczekać. Okej, Paweł, ja ci chyba przerwałem, ale mam małe opóźnienie, więc usłyszałem, co ty mówisz dopiero jak zacząłeś mówić. Wiesz co, znaczy ja już teraz nie, temat uważam za wyczerpany już. To jeszcze powiedzmy kilka słów o mobilnym VOD, bo tutaj Albert zaproponował, że podzieli się z nami jakimiś wstrząsającymi danymi. Znaczy ja bym te dane chciał podać przy Androidzie, bo to będzie ciekawa na pewno dyskusja odnośnie fragmentacji rynku i może wstrzymajmy się do tego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o mobilne, to co nie jestem tego w stanie w żaden sposób jeszcze podeprzeć danymi, ale wydaje mi się, że mobilne VOD tak, ale zdecydowanie lepiej sprzedawać się będzie mobilny live, to znaczy mobilny mecz, mobilna transmisja z kanału informacyjnego czy jakkolwiek. Zobaczymy, czas pokaże. Jest to rynek młody, praktycznie także nigdzie się nie rozwija tak prężnie i nie można porównywać się jeszcze mocno, ale bardzo ciekawy kierunek, a jeszcze tylko dorzucę kamyczek na sam koniec dyskusji, iż w tej chwili powstają najnowsze rozwiązania, które umożliwią ci oglądanie tego, co leci w twoim telewizorze, na przykład w set-top boxie, na twoim tablecie, to znaczy siedząc w domu możesz obejrzeć ten materiał. Co więcej, możesz zdalnie przez internet, przez swój tablet zlecić nagranie na swoim set-top boxie jakiegoś konkretnego materiału i obejrzenie go później w domu na tablecie. To są ciekawe kombinacje, zobaczymy, czy użytkownicy będą skłonni to zaakceptować. Czyli co, mam mieć nadzieję, że wreszcie będę mógł to zrobić? Czas pokaże. Są pierwsze projekty w Stanach, zobaczymy. Tam głównie próbują bronić sieci kablowe duże przed właśnie Netflixem czy Hulu. Zobaczymy, no jakby czas pokaże. Dzisiaj trudno wyrokować. Okej, więc przechodzimy do kolejnego tematu, którym są problemy HTC i Nikona w Polsce. Ja myślę, że może o problemach Nikona Konrad by nam kilka słów powiedział ze swoim słynnym, kąśliwym komentarzem. A nie, to było bardzo zabawne. Ja muszę przyznać, że powiedzmy sobie szczerze, że to jeden i drugi przypadek to jest bardziej... Jeden i drugi, czyli HTC również. HTC również, to są przypadki technologiczne, ale tak naprawdę one nie poległy. Znaczy, oczywiście, problemy z brakiem aktualizacji z HTC i problemy z serwisem w Nikonie są problemami technicznymi, ale problem nie stworzył się natury technicznej, technologicznej, tylko tutaj zawinili ludzie i tutaj bym się wypatrywał tej dosyć śmiesznej sytuacji. To jest typowy kryzys social media. To jest to, co zrobił Nikon, to nie był strzał w kolano, tylko był strzał w głowę. I jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, że te aparaty się jeszcze dalej sprzedają i że jakoś taka sprawa się tak wyciszyła. A HTC... Tutaj był przykład tego, że zlecenie agencji zewnętrznej obsługi fanpage'y na Facebooku jest pomysłem świetnym do czasu, kiedy jest przygotowany harmonogram prac w razie kryzysu. Tutaj tego harmonogramu ewidentnie nie było. Ten kryzys rozrósł się tylko dlatego, że ktoś za późno zareagował. Czy to trzeba jakiegoś kośliwego komentarza? Nie, tutaj to poszło już tyle kośliwych komentarzy pod adresem jednej i drugiej firmy, że to można już tylko się pośmiać, że pomimo tak wielu przykładów ze świata jednak ciągle potrafimy powtarzać te same błędy i nie przygotowywać się do takich sytuacji, a wychodząc z założenia, że nam się to na pewno nie przytrafi. No i widać, przytrafi się każdemu. Ja zachęcam przy okazji naszych słuchaczy do znalezienia i przeczytania sobie na Daily Tech wpisu pod tytułem "Nie będzie aktualizacji dla Magica". To jest wpis, który był jakby efektem całej burzy, która się rozpętała w kontekście HTC na Facebooku, zresztą nie tylko na Facebooku, w której uczestniczył m.in. obecny dzisiaj w programie Paweł. Tak. Znaczy, my możemy się śmiać z tego, jak te firmy reagują, jak nieudolnie reagują, tak, w social media i tak dalej, w sytuacjach kryzysowych, ale prawdopodobnie szefostwo tych firm też się śmieje, tak, albo nawet się nie śmieje, bo nie ma się z czego śmiać, tak, że tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia dla nich większego. Ma dla nich to jakiekolwiek znaczenie, że ktoś założył fanpage'a, ktoś założył grupę, że jesteśmy niezadowoleni z braku aktualizacji, że ktoś zrobił wpis na blogu? Chyba nie. Chyba to większego nie ma. Potraktuję twoje pytanie bardzo retoryczne. Twoje pytanie jest nieretoryczne. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt się tym nie przejął. Pamięć klienta jest bardzo krótka i podejrzewam, że za 2 lata nikt nie będzie pamiętał o tym, że czegoś też taka sytuacja była. Dokładnie, więc tutaj po prostu możemy się denerwować, zakładać, robić wpisy na blogach, zakładać strony i tak dalej, ale możemy się przyglądać, jak to wygląda na Facebooku czy w innych serwisach social media, no i co z tego, nic, chyba niewiele możemy. Tak, ja bym tylko jeszcze... I ja powiem tylko jeszcze o swoim telefonie, tak, aktualnym, tak. Właśnie. HTC, zniechęciłem się do tej firmy po przypadkach z Magiciem, więc tym razem Samsung. I co mam ze swoim Galaxy S w Orange'u? Nie wiem, czy do dzisiaj jest aktualizacja wydana do 2.2. Zainstalowałem sobie nieoficjalną, już nie byłem w stanie czekać. U innych operatorów tą aktualizację dostali, a tutaj co? Znowu trafiło na mnie z tą aktualizacją też. Ja... Co z tego? Pozwolicie tylko, że powiem coś odnośnie Orange. Otóż sprawdziłem jakiś czas temu skład organizacji Open Handset Alliance, która jest właśnie organizacją nadzorującą Androida i stwierdziłem, że wśród wielu operatorów, że z wielu operatorów, którzy są obecni w tej organizacji, nie ma w niej Orange. Nie chodzi mi o polski oddział, ale generalnie o globalną sieć Orange. I nie chcę tu oczywiście wysuwać jakichś teorii, ale odnoszę wrażenie, że stosunek Orange do Androida właśnie wynika z tego, że nie są oni członkiem tej organizacji. Tak, ale co nas to obchodzi? Nic, ale to też może jakby dla... I tak nikt się nad tym zastanawiać nie będzie, to jest taka prawda. Ale... Polecajcie znajomym Androida w Orange'u. Może tyle to nas znaczy. Tak, tak. Ale to już tworzy kolejny jakiś bunt. Za chwilę jakiś problem może być w Erze, może być w Plusie, może być w Playu. To nie ma chyba... Konrad, my mamy... transfer zapewniony, więc możemy i na kolejnych operatorów ponajeżdżać. Ja nie czuję się tutaj w żaden sposób nikomu, wobec nikogo, że nie myślę, że każdy dostanie od nas na to, na co zasłuży. Nie, ja broń Boże nie bronię Orange'u, tylko tu jest ważne to, co właśnie zostało poruszone, że ja mogę to powiedzieć z perspektywy Wedii. Wtedy nie mogłem jeszcze tego przyznać. W tym momencie to jest pewien pakiet doświadczenia, że narażenie się hard userom jest najgorszą sprawą, jaką można sobie wyobrazić, bo traci się nie tylko support, ale zyskuje się gigantycznego wroga. Tylko tyle, że najeżdżanie na firmę w komentarzach, tworzenie jakichś stron, krytykowanie każdego testu tak naprawdę nie przekłada się na to, bo taki Kowalski, który chce sobie kupić odtwarzacz, tudzież telefon, który ma jakieś tam założenie, że chce przeglądać internet albo chce fajnie słuchać sobie muzyki, on w większości przypadków zaryzykuje stwierdzenie, że jest to 90% przypadków, on tego nie czyta. On idzie do sklepu i słucha się tego, co mówi mu pan sprzedawca i ten pan sprzedawca czasem to wie, czasem nie wie, ale on też żyje z tego, co sprzeda, więc no, nie oszukujmy się tak naprawdę, że te wszystkie bunty mają jakieś znaczenie. One mają znaczenie, bo wbrew pozorom gdzieś tam te wszystkie informacje docierają do działu rozwoju. Jakieś wnioski są z tego wyciągane. Ja jestem przekonany, pytanie, czy zawsze właściwe. Znaczy, no, zależy to dla kogo jest właściwym wnioskiem. Musimy pamiętać, że interes klienta to jest jedno, ale firma istnieje po to, żeby zarabiać pieniądze, a nie po to, żeby uszczęśliwiać ludzi na całym świecie. Naprawdę? No, niestety. Zburzyłeś cały mój wizerunek współczesnego świata. No to wszystkie firmy jadą, no nie. Znaczy, ja powiem jeszcze, wtrącę się może i powiem, jak wygląda z mojego punktu widzenia. Wydaje mi się, że dzisiaj te wszystkie wojny na Facebooku jeszcze nie mają siły przebicia. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzisiaj cała młodzież wychowuje się na Facebooku. Może nie na Facebooku, ale na social mediach. Tak? Korzysta z tego aktywnie. Ludzie szukają w porównywarkach, szukają opinii. Więc to dzisiaj jeszcze nie jest w stanie nikomu zaszkodzić. Ale jestem przekonany, że za kilkanaście lat tego typu wpadka może odbić się szerokim echem, jeżeli chodzi o... Znaczy nie echem, echem też medialnym, bo podchwycą duże media, ale odbije się spadkiem sprzedaży. To jeszcze dzisiaj nie nastąpi, ale no, dzisiejsza młodzież dorasta razem z tymi narzędziami. I to ona dzisiaj szuka. To jest 10%, tak było wspomniane, być może użytkowników hardkorowych, którzy się angażują, ale ten procent według mnie będzie rósł i w pewnym momencie ktoś się na tym mocno poślizgnie. Okej, rozumiem. No, pewnie tak. No, znaczy to chyba z punktu widzenia użytkowników, tak, klientów, no to dobrze, znaczy, no to chyba dobrze, żeby to w tą stronę szło, no bo w końcu być może tak nasze niezadowolenie będzie miało jakieś znaczenie dla tych firm. Jasne. Znaczy, no to powiem, że nie chciałbym być źle zrozumiane. Niezadowolenie jest zawsze ważne dla firmy, tylko nie zawsze jest, jak to by to określić? Musi być akceptowany poziom zadowolenia. 4 niezadowolonych klientów, a 4000 zadowolonych jest pewną proporcją, która jest oczywista i nie ma się co oszukiwać, że dla 4 klientów zostanie coś zmienione. W przypadku HTC czy Nikona oczywiście mówimy tutaj o dużo większej grupie osób i to ewidentnie zawinił też serwis Nikona, zawiniło HTC, które nie udostępniało aktualizacji, ale jak widać telefony HTC się sprzedają, HTC na świecie rośnie, Nikon też się dalej sprzedaje. Wnioski są z tego dosyć oczywiste. No, nie ma chyba co kontynuować. Okej. Słuchajcie, czas nas goni, przejdziemy do kolejnego tematu, ale pozwolicie, że na podsumowanie tego nawiążę do tego, co powiedział Albert. Otóż do tej młodzieży, która wychowuje się w social media, chciałbym powiedzieć, że jeśli młodzież wychowuje się w social media, to nie ma dla nas przyszłości. To tyle, a... Strasznie smutna wizja. Strasznie. Ona już dawno nas dotyka. Tak, zresztą, Konrad, będę złośliwy teraz. Uwaga. Ty i ja mamy do czynienia z takimi przerośniętymi dzieciami w social media, które myślą, że mają rację w każdej możliwej sprawie, pomimo że całkowicie rzeczywistość tego nie potwierdza, więc chyba nie powinniśmy być zaskoczeni. No widzisz, mamy do czynienia z takimi dziećmi, a Apple już jest lepiej lotowany od Microsoftu, więc tak ładnie przejdziemy do następnego tematu. Tak, przejdźmy do tego. Po 21 latach wartość giełdowa Apple ponownie przewyższa Microsoft. Co to według was znaczy? Może Albert? Apple sprzedaje zabawki, sprzedaje cool thing, tak? I ludzie to kupują. Genialny marketing, dobre produkty, drogie, oczywiście. Ale I'm cool, tak? Jak byłem kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych pierwszy raz, i zobaczyłem, ile jest białych słuchaweczek z iPodami, to byłem zaskoczony. Prawie każdy w metrze, prawie każdy na ulicy miał białe słuchaweczki. Ale czy to nie były chińskie słuchaweczki? Nie, nie, to było jeszcze ładnych kilka lat temu. Jeszcze Chińczycy nie zdążyli go produkować. Natomiast to pokazuje, jak Apple potrafi sprzedać swoją wizję i użytkowników zasiać ten coolness, tak? Ten Apple jest super. Czy faktycznie Apple jest lepszym, większym graczem niż Microsoft? Trudno powiedzieć. No jakby spójrzmy na statystyki odwiedzalności stron przez użytkowników, którzy mają macOS-a i Windows. To w ogóle nie ma co porównywać. A z drugiej strony wystarczy, że wypuścimy aplikację, przygotujemy jakiś produkt dla Apple i wszyscy o tym piszą, mówią. Dlaczego? Bo jest trendy, cool, fajne, wszyscy lubią ten hype. I to mi się wydaje, że jest największą siłą Apple'a i tak samo tutaj w przypadku akcji. Czy dzisiaj nawet tego, co się dzieje z Facebookiem i jego ewaluacji. Jakby jest trend, jest ludzie, którzy zajmują się tym, potrafią to odpowiednio sprzedać, wypromować. No i co? I tyle. Okej. Paweł? No, ja się nie zgadzam z tym, że Apple to produkuje zabawki, tak? No, ten sprzęt jest często tak postrzegany, ale de facto on taki nie jest. Że nawet on jest bardziej profesjonalny i nadaje się do profesjonalnych zastosowań niż się powszechnie uważa. To jest raz. Znaczy, tak, oczywiście to. Tak, ale teraz coś ciekawego, tak? No to Apple ma to coś magicznego. Ma powiedzieć o Apple, podniecać się Apple, ekscytować się Apple, jest okej, jest to dobrze widziane, tak? Tak się wydaje. No to się często, wiele osób to robi, tak? Wiele osób, celebrytów, na przykład widziałem nagranie na YouTubie Opry, która iPada pokazywała. Na skrzydełkach. Płaczące kobiety. Co tam się skrzydełka, no? Podkreślmy, tam były skrzydełka. Nie pamiętam tego, wiesz co, po prostu, nie wiem, nie odtwarzałem tego kilka razy, raz to obejrzałem, zrobiło na mnie wrażenie, no po prostu, no, jaki inny produkt, nie wyobrażam sobie innego produktu, tak, który byłby w ten sposób, tak, w takim show reklamowany de facto, tak, pokazywany, reklamowany, ludzie by wstawali, płakali, nie wiadomo co się dzieje, po prostu szał na widowni. Tak mi się wydaje, no coś Apple takiego w sobie ma, tak? Czego innym firmom się nie udaje uzyskać. Nie wiem, czy w ogóle chcą. Pewnie by chciały, ale nie wiedzą jak. No nie wiem, Apple jakoś to potrafi. Okej, teraz... no wartość Apple strasznie urosła, tylko teraz jest taka smutna wiadomość z ostatnich dni, tak? Że Steve Jobs idzie na chorobowe. To może wpłynąć negatywnie na tą wartość giełdową. Nie wiadomo, co będzie dalej z Apple. Tak naprawdę. Ja oczywiście życzę dobrze, tak? I Apple, i Steve'owi. No ale tutaj jest wielka teraz niewiadoma, czy ta firma sobie bez niego poradzi przez dłuższy czas, tak? Przez jaki czas jest sobie w stanie bez niego radzić? Może jest sobie w stanie bez niego radzić, może cały czas będzie cool, te produkty będą cool, no ale już kiedyś było bez niego, tak? Wiadomo, co się działo z Apple bez Steve'a. Nie wiadomo, co będzie teraz, moim zdaniem. Właśnie to jest taki duży problem. Wydaje mi się, że tą wartością Apple jest właśnie Steve Jobs. Ja pozwolę sobie na taką małą refleksję. W trakcie ostatnich kilku lat, kiedy właśnie się zacząłem pisać trochę o technologii i interesować się głębiej pewnymi zjawiskami, obejrzałem większość prezentacji, które Steve Jobs przeprowadził, prezentując produkty dla Apple. I mogę wam powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że jest to człowiek, który pomimo, że nie ma głosu, bo ma chrypiący głos, który nie ma żadnej radiowej barwy, który nie ma generalnie jakiegoś rewelacyjnego wyglądu, który generalnie nie ma jakiegoś wizerunku, to pomimo wszystko dalej ma w sobie coś takiego, że że z przyjemnością ogląda się te prezentacje. Ja myślę, że to może też mieć jakiś wpływ na inwestorów i na ludzi, którzy pracują na giełdzie, którzy jakby poprzez wizerunek i tą magię, która wokół Jobsa funkcjonuje, też pozytywnie oceniają wartość tej firmy. Bo prawda jest taka, że rynkiem rządzą również emocje. Znaczy, ja się tylko postrącę, żeby dodać. Nie wiem, czy czytałeś, ile razy Steve Jobs wygłasza swoją prezentację przed jej pokazaniem szerszemu gronu, to raz. Nie pamiętam konkretnej liczby. Ale no to bardzo dużo, w sensie ja też nie pamiętam konkretnie, ale to idzie pod setkę, tak? Więc jak perfekcyjnie jest dopracowana ta prezentacja, przecież wydaje się być tak luźna, tak emocjonalna. I drugi temat, który został poruszony, to Microsoft cool? No jakoś tak to nie brzmi, tak? Microsoft nie jest cool. W sensie, no ja ale wiem. Chodzi ci o postrzeganie wizerunkowe, czy o jakość? O wizerunek. Udało im się teraz to, udaje im się to odwracać tak z Windows 7 wersji desktopowej, ale mówmy się, że Microsoft nie jest postrzegany jako firma cool, tak? To ten Windows się mi co chwilę zawiesza, ja muszę go co rok przeinstalować, tak? Tak mówi dziewczynka w szkole, czy ktokolwiek, tak? Więc jakby to jest moim zdaniem clue, to się zmienia, ale jeszcze chwilę właśnie Apple jest cool, jest fajny, a Microsoft nie jest fajny. Jego produkt, jego Vista była całkowitą porażką, więc ja tak. Pamiętacie może te reklamy z Windowsem i z Maciem? Czy tam z PC i z Apple'a? Tak. No. A pamiętacie te reklamy z zakupami w supermarkecie? Po obejrzeniu tych reklam, no nie wiem, no PC i Microsoft chyba nie mogą być przez dłuższy czas cool. Każdy, kto to pamięta, to nie jest cool. No. Tak mi się wydaje. Ja tylko, jeśli mogę wtrącić się, to powiem wam, że pamiętam reklamę, w której matka z synem kupowała laptopa Hewlett Packarda w supermarkecie i nigdy nie zapomnę uczucia tej żenady, jaki miałem w sobie, dlatego że ja przez wiele lat byłem wyznawcą marki HP, w szczególności laptopów tej firmy. No i co się stało? Ja powiem tylko jeszcze jedno. I co się stało? Dorosłem. Okay. Ale co było w tej reklamie takiego? No słuchaj, była reklama, w której, znaczy ja już nie pamiętam dokładnie szczegółów technicznych, ale generalnie chodziło o to, że ten laptop miał temu chłopcu pozwolić się uczyć. I miał takie bzdury, które gdy w rzeczywistości nie miały żadnego zastosowania. Ja należę do tego pokolenia, gdy rodzice kupowali mi pierwszy komputer, to argumentem było to, że Paweł się będzie uczył przy tym komputerze. Ja się nigdy przy komputerze nie uczyłem i nie znam nikogo, kto w moim wieku uczył się przy komputerze. Może na studiach. Rodziców, wiesz co? Też przypominam sobie, tak naciągałem rodziców, że będę się uczył lepiej albo przy tym komputerze. Tak było, no ale no to wiadomo, to była tali. Więc ja wrócę tylko na chwilę do tematu głównego, czyli do wartości Apple'a i tego, czy on jest cool, czy nie jest cool. To nie jest istotne. Ja jestem znany z tego, że zawsze krytykuję Apple'a, mimo tego, że cenię sobie bardzo mocno. A to jesteś w tej dyskusji. Tylko tyle, że jedna rzecz mnie zastanawia. Microsoft może i nie jest cool, może i faktycznie ceny akcji przy ostatnim panu prezesie troszkę padły. Padły to może złe słowo, ale wartość jednak Microsoftu spadła. To jednak pamiętajmy o jednym, że wartość Microsoftu jest stała. Jeśli wartość Apple'a jest oceniana na podstawie zdrowia Steve'a Jobsa, no to nie jest to dobra firma. Jest to dobry... To bardzo niestałe, bardzo niesprzyjające inwestycjom i rozwojowi tej firmy. No. Więc z punktu widzenia inwestora cool jest Microsoft, a nie Apple. Zgadza się. To jest prawda, dlatego że Apple posiada tak zwany syndrom nieodciętej pępowiny od Steve'a Jobsa. To jest firma, która nadal nie potrafi funkcjonować bez Steve'a Jobsa w opinii publicznej. No teraz przypomniało mi się, jeżeli chodzi o Microsoft, który jest cool czy nie jest cool, no to mi się kojarzy Kinect, tak? Microsoftowy do Xboxa. To jednak chyba jest cool. Tak. To się wydaje, że to jest... To się zmienia. To jest... Tak. Nie tylko ja to widzę od strony użytkowników, ale także widzę od strony deweloperów. Jak mam styczność z kilkoma produktami Microsoftu w tej chwili i te produkty jeszcze jakiś czas temu były, no powiedzmy sobie, średnie. Ale dzisiaj najnowsze produkty Microsoftu są naprawdę, naprawdę dobrze zrobione i dają przyjemność z przygotowywania bądź to aplikacji, bądź systemów działających na nich, więc jakby nastąpiła pewna ewolucja i mi się wydaje, że tutaj właśnie Windows Mobile 7 także na niej jedzie i... Halo? Panowie, słyszycie mnie? Oczywiście mamy kolejną awarię. Pozwolicie, tylko że połączę się ponownie. Tak to już jest, że... Ale może zaraz uda nam się ponownie połączyć. Czyżby to był gigantyczny pad Skype'a? Halo? Halo, jestem i będę się powoli łączył z kolejnymi naszymi uczestnikami, jeśli dasz mi sekundę. No to jest technologia. Jakbyś mógł kontynuować to, co mówiłeś o... Nie wiem, które cię przerwało, natomiast krótko mówiąc, użytkownik oczekuje, że to będzie działać, tak? Jakby jest pewne założenie, że on ma się tą technologią cieszyć, tak? I właśnie Apple dał pierwszy raz tą fajność, tak? Że jakby użytkowanie systemu operacyjnego czy podłączanie kolejnego urządzenia było cool. Oczywiście ma przewagę, bo jest producentem sprzętu i systemu operacyjnego, ale jakby ludzie tego oczekują, tak? Ludzie nie chcą myśleć USB 2.1 czy 2.0 czy tam 1.1, Bluetooth 3.0 czy 2.1, czy tam rozdzielczość, procesor. To ludzi absolutnie nie interesuje. Ludzie po prostu chcą korzystać, chcą się cieszyć i to na tych urządzeniach ma działać dobrze. Nie chcą tego reinstalować co rok, nie chcą, żeby to się wywalało co chwilę. Produkt ma być dopracowany i tutaj jest strategia właśnie Apple małymi kroczkami do przodu, mało funkcji, ale bardzo, bardzo dopracowanych. I dzisiaj widać, że te funkcje doganiają potrzeby, mówię tutaj o iPhone'ie, a użytkownicy są zakochani, tak? To działa, po prostu to działa. I ja mam styczność z wieloma produktami i sam korzystam z konkretnego, tak? I po prostu to działa. I tyle. Okej. Panowie, jak zresztą zauważyliście, rozłączyliśmy się, technologia nam nie sprzyja, ale dajemy radę, mam nadzieję. Jesteście z nami? Halo, halo? Tak. Okej, panowie, więc podgonimy trochę tematy, bo jakby te problemy techniczne nam powodują, że trochę czasu straciliśmy na same łączenie się, więc jeśli wybaczycie, to pozwolę sobie ominąć temat Groupona. Czy to będzie jakieś wielkie faux pas? Mogę jedno pytanie? Tak. Czy robiliście sobie hydrokolonoterapię? To była taka oferta na Grouponie. Nie, przepraszam, ale nie zrobiłem. Konrad? To jest jakaś taka wypasiona wersja chyba lewatywy, nie wiem, taka śmieszna oferta. Wow. Przegapiłem, ale nie czuję się strasznie poszkodowany tą ofertą. No dobra, możemy... Ja chciałem... Nie, no to możemy nie dyskutować na ten temat więcej. Wiesz, w końcu już jest godzina 20, kiblowe tematy są popularne. Mówię, więc ciekawe powtarzać. To dzisiaj akurat tak się złożyło, że wydali oświadczenie prasowe, w którym podsumowali swój rok. Ej, Konrad, jakbyś mógł sobie słuchawki trochę do siebie przysunąć, czy mikrofon, bo cię słabo słyszymy. Przepraszam, już jestem. Okej, więc słuchajcie, ominiemy tego Groupona, jeśli pozwolicie, i przejdziemy od razu do sprzedaży i przejęcia Palma przez koncern HP, bo Albert jest tutaj starym wyjadaczem z rodziny Palm OS i myślę, że coś skomentuje w tej sprawie. Co tu można powiedzieć? No smutno, gdzieś przespali swoją szansę, posiadali system operacyjny, który naprawdę działał bardzo dobrze, w odróżnieniu od wtedy mobilnej wersji Windowsów. Działał bardzo szybko, sprawnie i gdzieś mi się wydaje, że być może był protoplastą tego, co Jobs sobie wymyślił u siebie. Też były ikony, właśnie też był taki fajny pulpit, co prawda czarno-biały na początku i to nie działało, nie było takich gier jak dzisiaj, ale to było naprawdę fajne narzędzie, tak? I przyszedł taki moment, kiedy Palm zaczął kombinować i zgubiło go to, że zaczął przygotowywać nowy system operacyjny. Ciężko było mu stary system operacyjny rozwijać, w nowym systemie miała być emulacja i wsparcie do wszystkich aplikacji, natomiast gdzieś za długo trwało przejście pomiędzy jednym systemem a drugim. Ja potem się nie śledziłem sprawy. Ja przez kilka lat prowadziłem portal, który się zajmował palmami. Natomiast, krótko mówiąc, przez pana szansa i wprowadzenie telefonu do Palma, jako do firmy, zostało źle zorganizowane. Był, tak jak powiedziałem wcześniej, Handspring, który próbował to zrealizować, natomiast to im się nie udało. Powody porażki. No dzisiaj firma Dogorewa została naprawdę kupiona i główną jej zaletą jest posiadanie gotowego systemu operacyjnego, który działa fajnie. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie taką firmę... Psion? Nie Psion. Psion to jest oczywiście Symbian dzisiejszy. Tak, tak. A teraz mówię o tym... Pamiętacie taki system operacyjny BOS? Pamiętam, oczywiście. Znaczy instalowałem go kiedyś u siebie. I Palm kupił tą firmę i ja liczyłem wtedy, że nastąpił pewien postęp, pewien skok. Tak się nie stało. No jakby bardzo żałuję dzisiaj zamknięcie Palma, tego tak bym nie nazwał, ale na pewno ubezwłasnowolnienie, decyzje, korporacja HP, oni go kupili dla systemu. Co z tego wyjdzie, no zobaczymy. Natomiast był to produkt, który gdzieś był super i w pewnym momencie zdecydowali się to zrobić to samo, co zrobiło Mozilla, tak? Czyli przepisać cały system od początku i to było powodem porażki systemu. Takie są moje odczucia. Nie wiem jak wasze. Panowie? To może ja zacznę. No tak. Znaczy ciężko mi powiedzieć, nie byłem nigdy tak uczuciowo związany z tą marką, więc moje odczucia są mocno inne. Zaznaczę jednak taką drobną sprawę, że dla samego Palma to może być bardzo gigantyczna szansa, bo właśnie tak jak zostało powiedziane, oni mają świetny system operacyjny i HP może dać temu systemowi drugie życie, czyli pokazać, że on naprawdę jest świetny i wykorzystać go w dobry sposób, bo mówmy się, że sprzedaż Palmów no, była taka sobie i nie wnosiła nic specjalnego, żeby ta firma miała przyszłość, a HP może właśnie wykorzystać tą technologię. Oczywiście można mówić, że to na pewno fanom tej marki jest przykro, że już jej nie ma pod własnym marką, ale wcale nie jest powiedziane, że HP nie stworzy jakiejś linii Palm, która będzie kontynuacją tego. No jednak HP też ma może nie jakieś gigantyczne, ale doświadczenie w smartfonach. Dawno temu trochę ich zrobili. I może to będzie jednak jakiś ciąg dalszy, kto wie. Kto wie. Znaczy ja bym się odniósł szybciutko bardzo, jeżeli mogę proszę Pawła. Dwa zdania. Po pierwsze, kiedyś ta sprzedaż była zupełnie inna, bo cena tego urządzenia i jakby świadomość rynku była zupełnie inna, ale Palm był zdecydowanym liderem, jak się porównywało na inne palmtopy. Tak by Palm tutaj rządził, w tej chwili nie pamiętam tych liczb, ale zdecydowanie do przodu. A po drugie miał ten coolness, tą łatwość działania, którą ma dzisiaj Apple. I druga rzecz, czy wchłonięcie w HP przyniesie jakieś odrodzenie Palma? Trudno mi powiedzieć. Pamiętajmy, HP wchłonęło na przykład kompaka i go po prostu zjadło, tak? Zobaczymy. Przepraszam, że tak wtrąciłem tutaj nieelegancko. Że kompak jest na amerykańskim rynku nadal obecny, to tak na marginesie. Ale mówimy o tych że... iPakach. Aha. Konrad? Znaczy nie, no tutaj zgadzam się, że kiedyś może było faktycznie, ale pamiętajmy, że firma nie może żyć tym, co było kiedyś. Zresztą w ogóle nie można żyć tym, co było kiedyś. No fajnie było, że kiedyś się im wychodziło, teraz im to nie wychodziło i tak naprawdę wykupienie przez HP mogło być ratowaniem wielu miejsc pracy. Spójrzmy na to w ten sposób. A druga sprawa totalnie jednak... czy kompakt zniknął? Okej, może to tak, ale... Były świetne palmtopy iPak, które się nazywały iPak i zniknęły. Były za dużym zagrożeniem dla tych samych palmtopów, które robiło HP. Po prostu je kupili, tak. Tyle. No ale w tym momencie HP już nie robi w zasadzie chyba niczego z tego, co mi się wydaje. Zresztą po wielkiej porażce z tabletem, który miał być rewolucją, a nie był w ogóle, chyba teraz muszę jednak poczekać chwilkę i właśnie dlatego może ten system palmowski może sprawić, że następny tablet okaże się dużym sukcesem. Lub smartfon, nie wiadomo co. Paweł, może coś dodasz? Ja mam niewiele, tak, dodam, ale bardzo niewiele. Mam nikłe albo żadne nawet doświadczenie z Palmem, ale właśnie nie wiem, czy to jest jakiś może news w temacie albo i nie. Na Twitterze przeczytałem właśnie w tej chwili, że wyciekły zdjęcia tabletu HP na webOS. Zacytuję dalej. Przemka Pająka zacytuję dalej. Z tego co widzę, system zwalony, przeniesiony żywcem z Palma. Błąd. No nie dowiedziałem się niczego, czego bym nie spodziewał się dowiedzieć z ust tego ów komentatora. Okej. Więc czekamy na kolejne produkty Palma i przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest Rok Androida, jakby nie patrzeć również. Generalnie rok 2010 był rokiem różnych produktów, ale myślę, że należy oddać sprawiedliwość i stwierdzić, że również Android w roku 2010 odbił się dość dużym piętnem na rynku. Konrad. Czemu piętnem? No bo to wiesz, jakby nie patrzeć, każde targi, które relacjonowałem, każde targi, o których pisałem, generalnie każde targi, które się odbyły, były w mniej więcej w 80% w kontekście urządzeń mobilnych poświęcone Androidowi. Nie było praktycznie nic, co byłoby na innych systemach. WebOS, oczywiście tam dopiero gdzieś w tle coś się działo, wiadomo było, że HP coś planuje, Apple to Apple, a Microsoft, a te tablety, które były oparte na Windowsie, tam nie do końca były traktowane poważnie. No bo umówmy się, że tablet oparty na Windowsie takim standardowym nie może być traktowany poważnie. Ale ja bym nie nazwał tego piętnem, tylko koleją rozwoju. No, Android zrobił coś, co tak naprawdę mógł zrobić Apple, gdyby nie był zamknięty tylko na swoje produkty. I gdyby iPhone OS, czy tam teraz iOS, był udostępniony dla innych producentów, to w tym momencie rola Androida mogłaby być marginalna, w zasadzie w ogóle by go nie było. A właśnie Google wykorzystało swoją szansę i tutaj należy im przyklasnąć. Rozwija system konsekwentnie. No, póki co to, co widzimy z 3.0 nie pokazuje jeszcze zbyt wiele, ale zapowiada się bardzo ładnie. I musimy, ja przyklaskuję temu. Oczywiście można mówić o jakimś drugim wielkim bracie po Microsoftie, że Google zaczyna to czy tamto, że okej, może tak, ale z drugiej strony czemu mam negować coś, co jest wygodne w korzystaniu na co dzień? Czy to się będzie nazywało Android, czy to będzie BOS, to ma być wygodne i praktyczne. To spełnia swoją rolę. Okej. Albert? Przepraszam najmocniej. Cóż mogę powiedzieć o Androidzie? Jakby z mojego punktu widzenia to jest po pierwsze system, który jest dostępny prawie dla każdego. I teraz bardzo ciekawa informacja. W granicach 30% sprzedawanych smartfonów to są smartfony no-name, to są smartfony firm, które nigdy jeszcze wcześniej nie istniały, niektórych jeszcze wcześniej nie słyszymy. Nie mam tutaj na myśli HTC czy ZTE, ale jeszcze dużo mniejsze marki, które rozbudowują się i rosną w siłę w Chinach. Czyli tak, powszechna dostępność OS-a. Każdy może z niego skorzystać. Tam jest oczywiście minimalna opłata, jeżeli ktoś chce korzystać z aplikacji Google'owych, czyli dołączyć Gmaila, Google Maps i tak dalej, ale ona jest, ta bariera wejścia jest bardzo niska. To chodzi o certyfikowanego Androida, podkreślam oczywiście. Tak. Po drugie w tej chwili użytkownicy, smartfon robi się trendy, w sensie oczywiście Apple tutaj było pierwszą firmą, która jakby pokazała taki telefon, który można nazwać w pełni smartfonem. Natomiast tak naprawdę użytkownik w tej chwili idzie do salonu i co kupuje? Kupuje telefon, to co już było dzisiaj wcześniej powiedziane, który wcisnął mu sprzedawca. 80-90% użytkowników nie ma pojęcia, co kupuje. I teraz jeżeli pojawią się smartfony za złotówkę, które będą bardzo tanie, to Android tą niszę zajętą do pory przez słuchawki tak zwane dumb phones będzie w stanie przejąć. I w masie siła, no zobaczymy jakby. Ja jeszcze 3 miesiące temu, pół roku temu nie do końca wierzyłem w Androida, ale teraz to, co widzę w statystykach, zaczyna napawać mnie ogromnym optymizmem. Trochę jest też hype w tej chwili na Androida. Trochę ten Android zaczął być taki cool, żeby o nim mówić, czy tam nie wiadomo co, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzisiaj pojawia się Broadcom ogłasza przygotowanie chipsetów, w którym mamy wszystko. Tak. Czyli mamy praktycznie cały telefon. $75. I telefon za $75. Telefon bez umowy za $75. No bardziej tak. 100. Natomiast jesteśmy w stanie zalać rynek Androidami. On jest fajny, jest cool, on jest dotykowy, on jest kolorowy, on tam filmy odtwarza. I to jest potencjał dla operatorów, żeby sprzedać kolejny pakiet internetowy. No zobaczymy, jakby ja jestem entuzjastą Androida w tej chwili, więc od 2-3 miesięcy, no ale oddam może go z kolegą, być może wrócę jeszcze. A jeszcze, tylko jeszcze ja, jeśli mogę, bo Albert, miałeś jakieś statystyki przytoczyć? Fragmentacja Androida. O tym się dużo mówiło. A z drugiej strony możemy czytać, że czy panią Zosię interesuje fragmentacja Androida? Na pewno nie. Jestem przekonany, że to nie ma żadnego znaczenia. Każdy telefon ma swój life cycle, czyli dwuletni mniej więcej związek z operatorem, potem jest nowa słuchawka. Użytkownicy nie czują potrzeby upgrade'u OS-a na swoim systemie operacyjnym. Natomiast takie statystyki, bo nie znam takich statystyk dla Polski. Oczywiście, że istnieją, to prosimy o wskazanie, natomiast mówimy tutaj o rynku polskim z pewności i okazuje się, że rynek polski jest bardzo, bardzo nowoczesny, bo 32% to jest wersja 2.2 i 47% wszystkich wszystkich Androidów to jest 2.1, tak? Więc umówmy się, że to jest naprawdę nie ma problemu, tak? Potem 1.6 mamy 18% i 1.5 to jest 3%. Tam to ja jestem w 3%? Słucham? To ja jestem w 3%? Tak, 1.5 to jest 3%, powtórzę jeszcze raz, 1.6 to jest 18%. Dramat. 2.1 to jest 47% i 2.2 to jest 31%. I co ciekawe, byłem zaskoczony, że aż tyle urządzeń jest na 2.3. Liczb nie podam, ale jakby oczywiście wiadomo, to jest mały procent, ale jestem zaskoczony, że tylu użytkowników korzysta z aplikacji w Polsce, mając wersję 2.3. No, nie widziałem tej fragmentacji i uważam, że ona nie jest absolutnie problemem. Być może koledzy podniosą temat i będą chcieli się ze mną zgodzić. Ja uważam, że ona nie jest problemem. Problem jest tylko co innego, żeby tylko kończyć. To jest to, że mamy tyle urządzeń, tak? I mamy tyle słuchawek. I ja dzisiaj muszę mieć szafę urządzeń, żeby obsłużyć wszystkie rozdzielczości, wszystkie wersje, update'y i tak dalej, wszystkie nakładki. To jest problemem i tutaj bym obawiał się jakiejś przyszłości niespodzianek, no ale dzisiaj jeszcze jest to ogarnięcia. Udało to się deweloperom w przypadku Nokii, tych telefonów była cała masa i w przypadku Androida też to się powinno udać. Zobaczymy, czy to nie będzie gwoździem do trumny, to właśnie, że mamy tyle rozdzielczości, tyle wersji systemu i tyle telefonów. Paweł? To ja może zacznę od tej fragmentacji. Tak, fragmentacji po pierwsze moim zdaniem nie należy postrzegać jedynie poprzez pryzmat wersji. To jest jedna z płaszczyzn fragmentacji. Być może nie taka istotna płaszczyzna fragmentacji. Co ciekawe, nie wiem, czy może przytoczę, bo ciut inne dane znalazłem dzisiaj, to jest chyba wpis dzisiaj na blogu Tomasz Topa. Chodzi o aplikację Transportoid. I tutaj są dane takie, że wersja 2.3 to są 42%, wersja 2.2 39%, wersja 2.1 48%, czyli połowa, wersja 1.6 10% i wersja 1.5 3%. Tak, jeżeli chodzi o wersję, to chyba ciut inne, tak? Co do rzędu wielkości czy trendu są chyba podobne, tak? Te dane, tak mi się wydaje. Chyba tak. Porównuję jakby, niestety jestem dzisiaj w stanie mocno gorączkowym, więc zobaczcie, moja percepcja jest bardzo wolna. Natomiast nie wiem, może koledzy na razie. No dobrze, to ja może będę kontynuował, dobra? Bo chciałem tak szerzej tutaj. Natomiast tak jak powiedziałem, fragmentacja, no dlaczego mamy definiować fragmentację jako podział na wersje, podział na rozdzielczości, podział na to wszystko, co sprawia, że na przykład deweloper musi testować na różnych urządzeniach, musi mieć tą całą szafę urządzeń, żeby to przetestować. To jest fragmentacja moim zdaniem i ona ma wiele aspektów, wiele płaszczyzn. Weźmy na przykład mojego super wypasionego Samsunga Galaxy S, na którego Skype nie działa. Skype nie działa. Aktualizacja Skype'a, żeby działał na Galaxy S, wyszła, owszem, super świetnie, chciałem ją ściągnąć. Okazuje się, że dla wersji 2.2. Wersji 2.2, a w Orange'u, tak jak już wspomniałem wcześniej, jeszcze 2.2 nie ma, więc Skype jest dla mnie niedostępny. Dlaczego jest niedostępny? Dlaczego mnie to dotyka? No bo jest fragmentacja i to nie chodzi tak o wersję, tylko coś jest nie tak z tym Samsungiem. Nakładka zrobiona przez Samsunga na system operacyjny sprawia, czy coś innego, co tam nakładał, bo możliwość modyfikowania przez producentów Androida, to zaraz jeszcze o tym będę mówił, jest bardzo duża, sprawia, że jest niekompatybilne, że mamy te niekompatybilności, czyli tą fragmentację. Okej, teraz jeżeli chodzi o ten hype, tak, hype związany z Androidem, to hype związany z Androidem można go zaobserwować od strony producentów sprzętu. od strony operatorów GSM. Dlaczego? Dlatego, bo tak łatwo mogą go modyfikować, dostosowywać do swoich potrzeb, tak naprawdę na niekorzyść użytkownika, ale użytkownik nie wie, pani Zosia, pani Basia o tym nie wie, ile tam bloatware'u zostanie napchane, ile przez to będzie różnych problemów, na przykład z tym Skype'em niedziałającym, bo jest jakaś tam nakładka dziwaczna Samsunga lub nie wiadomo coś innego napchane, gdzieś tam pod spodem. Ale producenci po prostu się zachłysnęli tym Skype, tym Androidem, tymi możliwościami, tak, tym, że można go instalować na różnych urządzeniach, chociaż czasami to nie ma sensu. No, słyszeliśmy o netbookach z Androidem, jaki to jest sens? To jest taki sam sens jak zrobienie tableta z Windows, z dużym Windowsem. Mały, tak? To nie jest taki typ urządzenia, na który powinien być system operacyjny przystosowany do multitouch, tak? Do dotykowego ekranu. Więc, ale producenci się zachwycili, tak, że mogą to zrobić i były takie deklaracje, że to będzie robione, że wypuszczą takie urządzenia. No pewnie było tak, że kto mówił, że zrobi coś z Androidem, ten był gdzieś tam pokazywany, o tym było słychać, tak. Chyba nie wiem, czy teraz ostatnio coś słyszałem o jakiejś pralce czy lodówce z Androidem. Ciekawe jak na tym Android Market działa. No ale Android jak możesz kupić pomidory na przykład. Android niewątpliwie. Też ostatnio było jakiś produkt Kreatywa. Ostatnio był jakiś produkt Kreatywa, który wyglądał jak tablet, ale tabletem takim androidowym nie jest. Android Market na nim nie działa. No, odtwarzacz multimedialny oparty o Androida, tak? Co my mamy z tego, że tam w środku siedzi Android? No nic właściwie, tak? Na przeglądarkę może, tak? Ale to, co jest właśnie w tych nowoczesnych systemach smartfonowych, tak? Czyli możliwość instalacji aplikacji, tego nie ma tam. To jest tak naprawdę ściema, że to jest Android. To jest taki półprodukt, ćwierćprodukt. No nie jest Android tak naprawdę. Taki Android, jakiego byśmy oczekiwali, tak? Jakiego znamy z telefonu. No ale jest tam Android, jest tam dżęty przykrojony do potrzeb, no i wiele osób pewnie się skusi, bo przeczyta, czy usłyszy, czy od sprzedawcy się dowie, że tu jest Android. Trochę to jest taka ściema w stosunku do klientów, moim zdaniem. No ale dobra, okej, to jest, może to jest margines, tak? Może to jest margines i teraz tam, gdzie ten Android tak naprawdę się sprawdza, czyli telefony. No tutaj oczywiście, no mamy wysyp sprzętu, droższego, tańszego, zalew rynku może, tak? Można powiedzieć, że zalew rynku. No to musi się przełożyć na to, że jest sprzedaż. No i jest ta sprzedaż, tak? No, to Konrad? To się odniosę troszkę do tego ściemnionego Androida. To ma duży wpływ producent, dlatego że nie ponosi kosztów programowania. Android sam w sobie pozwala, jeśli wykorzystuje się procesor, który ma SDK przystosowane do usługi Androida, oszczędzamy dużo czasu i dużo pieniążków na programowaniu, na tworzeniu kolejnego systemu operacyjnego, czy tam system operacyjny to może duże słowo, na jakiegoś tam menu nawigacyjnego, to będzie chyba lepsze słowo, do takiego właśnie, nie wiem, dla ramki, na zdjęcia, na odtwarzacza multimedialnego, to dlatego to jest właśnie ten Android, jak to nazwali, niecertyfikowany. To Android tak naprawdę z tego, co ja pamiętam, ma 3 wersje. Pierwsza jest tą właśnie totalnie darmową i to można nazwać tym właśnie takim nieprawdziwym Androidem. Druga jest płatna już z dostępem do Google Mapsów, z Gmailem, tam jeszcze z kilkoma innymi aplikacjami i trzecia jest z jakimś pełnym supportem ze strony Google'a, to już jest dla dużych partnerów. To jest może chyba by Google, tak? No coś takiego, to są te 3 wersje i to może to by Google to właśnie jest ta ostatnia. Nie, możliwe, że by Google to są właśnie te telefony typu G1, typu Nexus One, typu Nexus S. Znaczy generalnie chodziło o to, że ta najwyższa wersja była w pełni wspierana przez Google'a, nie tylko przez producenta danego telefonu, ale też przez producenta oprogramowania. Ta środkowa jest po prostu z dostępem do oprogramowania google'owskiego, a pierwsza jest po prostu totalnie darmowa. Dlatego to wszystko jest w pralkach, w lodówkach, w mikrofalówkach, bo to jest darmowe i to oszczędza programowanie Chińczykom, którzy w gruncie rzeczy są strasznie leniwi, jeśli chodzi o pewne kwestie. No niewątpliwie jest tak jak mówisz, tylko no nie należy się tym chwalić, tak? Ten producent nie powinien się specjalnie tym chwalić, tak? To, że on sobie pod spodem użył Androida, bo tak mu było taniej, no to ja to rozumiem, to jest pełni zrozumiane. Nie kojarzysz może, w której z tych 3 wersji i czy to jest związane jest Android Market? Android Market jest w drugiej i trzeciej, w pierwszej podstawowej właśnie tego nie ma. Jasne. To jest jeszcze chyba taka kwestia, że są jakieś wytyczne dotyczące sprzętu, na którym może być ten certyfikat, ta druga i trzecia cena, Android Market. Zdaje się, że... Tak, jeśli chodzi o drugą i trzecią, to musi w pełni kompatybilne z Androidem, musi spełniać właśnie, że działa wszystkie aplikacje, czy nie wszystkie, no ale tam są jakieś aplikacje wyznaczone przez Google, które muszą działać i to właśnie jest to, co musi spełniać, dlatego to jest licencjonowane i płatne, ale też liczy się, czy łączy się z pewnym supportem ze strony Google'a. A pierwsza wersja, no można sobie ją ściągnąć, zainstalować, no tak jak wiemy, nie ma marketu, nie ma Gmaila, no to jest po prostu nakładka systemowa. No. Okej, nie wiem, czy słyszeliście taką ciekawostkę, że no Android tak do końca darmowy nie jest, bo za Androida płaci się Microsoftowi, są jakieś tam licencje, patenty i tak dalej i podobnież trzeba płacić Microsoftowi jakąś tam kasę. Znaczy, no to kwestie patentów to już tutaj się nie podejmuje jakichś dyskusji, bo tego jest strasznie dużo. To jest tak, jak wszyscy sądzą, że MP3 jest darmowe, a nie jest. To może być jakieś, mogą być jakieś umowy patentowe między Googlem a Microsoftem, że właśnie wprowadza się jakieś rzeczy, żeby właśnie nie było problemu. Pamiętajmy, że tak naprawdę w toku są cały czas pewne... Producenci, to znaczy... producenci chcą płacić jakieś opłaty licencyjnie do Microsoft. Znaczy, no tak, słyszałem chyba w takiej ciekawostce, takim newsie, że Steve Ballmer się cieszył i śmiał się, że Android darmowy to taki żart, tak, bo przecież i tak producenci muszą płacić jakieś tam opłaty nam. Tak naprawdę chodzi o to, że czym więcej telefonów z Androidem się sprzedaje, tym więcej zarabia Microsoft. No gdzieś tam. Straszne. No, to nie są jakieś straszne, nie są takie straszne opłaty, bo jak widać nie wstrzymuje to, tak, nie wstrzymuje to Androida przed tym podbijaniem rynku, no bo te podbijanie rynku jest... Pamiętajmy, że dużo chińskich firm, które wykorzystują to właśnie w pralkach, lodówkach, one nie płacą patentów. Ani za... Oni generalnie za mało rzeczy płacą. Znaczy, no właśnie dlatego pamiętajmy o tym, że to nie jest tak różowo, że te urządzenia Motoroli, HTC i tak dalej prawdopodobnie odprowadzają te wszystkie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno odprowadzają te wszystkie patenty, ale no w przypadku tych takich pralek, lodówek to może być już różnie. No ale pytanie, czy na przykład... Jako ciekawostkę było podane, tak? Czy na przykład Microsoft nie odprowadza za patenty do Motoroli? To jest taka, panowie, trochę miecz ma dwa końce, tak jakby ja uważam, że każdy płaci każdemu i tak naprawdę nie wiadomo, jaki jest do końca bilans. Dokładnie. Ostatecznie płacimy my. Bilans jest taki, że urządzenie jest droższe, przynajmniej w przypadku odtwarzaczy to było nawet do 3-4 dolarów, to w przypadku dużych urządzeń może być dużo więcej, nawet nie dziwiłbym się, gdyby to było 7, może więcej dolarów. I na tym cierpi tylko i wyłącznie użytkownik. Okej, panowie, rozgadaliśmy się o tym Androidzie, bo to jest jednak temat dość popularny w minionym roku, ale musimy jeszcze omówić przynajmniej dwa tematy, a czas nas goni. Pozwólcie więc, że przeskoczymy do kolejnego tematu, którym jest E-ink, czyli szał na początku roku i może nie do końca całkowite zapomnienie w drugiej połowie. Konrad. Tak, no żeśmy dużo już o tym powiedzieli o Empiku i ich próbie dominacji na rynku. Tam może więcej było temat samych e-booków, nie tylko o e-inku, ale no technologia e-ink, wbrew temu ja kibicowałem strasznie, zresztą kibicuję trochę nadal, ale przyszłością dla mnie będzie hybrydowy wyświetlacz, tak jakby choćby Pixel Quai, a nie sam e-ink. No e-ink jest za drogi, przez co... I mało uniwersalny. Drogie, przez co ja... No ja nie widzę potrzeby kupowania urządzenia, które kosztuje, nie wiem, 700 zł, gdzie za dopłacenie kolejnych, powiedzmy, drugich tyle mogę mieć urządzenie bardzo uniwersalne. No. Nie jestem może zwolennikiem telefonu z GPS-em, Androidem, z aparatem, odtwarzaczem i wszystkim w środku, mikrofalówką, ale jednak mimo wszystko urządzenie takie jak tablet jest dużo wygodniejsze i no, ja nie będę tutaj podtrzymywał teorii, że jestem wielkim fanem e-inku, bo już nie jestem. No. Wydaje mi się, że ta technologia jakoś, czy nie wiem, co z winy producentów, czy z winy samej technologii jest za droga i przez to jest mało przyszłościowa. Okej, a zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że tablet ostatecznie zje e-reader? Znaczy on to już zrobił według mnie. No jeszcze nie, bo jeszcze te produkty są prezentowane na rynku. Powiem tak, nie znam badań, znaczy nie znam liczb, niestety nikt się nimi nie chwali, ale nie zdziwiłbym się, gdyby po roku iPada było więcej na rynku niż e-czytników. Okej, to wybaczycie, że przejdziemy już do kolejnego tematu, bo są jeszcze dwa tematy, o których chciałbym kilka słów fajnych powiedzieć, a wydaje mi się, że są ważne. Przedostatni temat dzisiejszy, czyli facebookowy boom w 2010 roku. Facebook przebił granicę 500 milionów użytkowników. Mark Zuckerberg został człowiekiem roku według magazynu, przypomnijcie mi, Time, tak. Oraz pojawił się na ekranach kin film The Social Network. Myślę, że nie ma żadnej wątpliwości, że Facebook był jednym z tych tematów, który wyznaczył ubiegły rok. Co wy na to? Może Paweł dla odmiany. No, telewizyjnych jest, tak. Aha. Ja chciałem tylko powiedzieć, że faktycznie wyznaczył. Mamy opóźnienie małe, ale dobrze, to Konrad zacznij. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że faktycznie wyznaczył. W reklamach telewizyjnych już nie trzeba mieć wielomegapikselowego aparatu, ani klawiatury QWERTY, ani dzwonków polifonicznych, tylko trzeba mieć aplikację do Facebooka. W reklamach telefonów komórkowych. Dokładnie. Paweł? No ty jako słynny fan Google Buzz skomentuj. Jakie jest pytanie? Skomentuję, tylko powiedz mi, jakie było pytanie. Tak, żebym się... Dlaczego według ciebie Facebook tak... Można powiedzieć, że rok 2010 był rokiem Facebooka, między innymi. Wiesz co, znaczy w 2010 Facebook to był rok Facebooka, bo to się zaczęło wcześniej, tak? No bo nas osiągnął tą masę krytyczną, przy której po prostu no, pochłania aktywność użytkowników. No, gdzie masz się rejestrować, jeżeli chcesz się zarejestrować? Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, no to trafiasz do tego grona tych 500 milionów użytkowników, no dołączasz do nich. Nie idziesz do, nie wiem, Google Buzz czy czegokolwiek innego, tak? Które może jest mniej cool, nie wiem. Dla niektórych osób tak, dla niektórych nie, no ale idzie się tam, gdzie masz się znajomych. To jest taka prawda, no. Tak mi się wydaje, tak? Więc on osiągnął swoją masę krytyczną wcześniej. No a teraz tylko po prostu już się śnieżna kula rozpędziła i się toczy. Ludzie, którzy się o nim dowiadują, czy nauczyli się obsługiwać komputer, czy dopiero teraz się przełamali, żeby założyć konto na jakimś serwisie społecznościowym, nie pójdą gdzie indziej, bo tam nie ma ich znajomych, tylko pójdą na Facebooka, no. Tak mi się wydaje. Albert? Cóż mogę powiedzieć o Facebooku? Ogromna kula śnieżna, która gromadzi coraz więcej użytkowników. Tam są wszyscy nasi znajomi, tak? A z drugiej strony wyważona reklama, fajnie działający serwis, który nie ugiął się pod swoim ciężarem, a dokładnie ciężarem użytkowników. Ja tutaj bym nie miał chyba nic do dodania szczególnego, koledzy powiedzieli dużo. Ja powiem tak, może się okazać, że Facebook, to co się dzisiaj gdzieś tam mówi i zaczyna mówić, może stworzyć alternatywny internet, tak? Kiedyś się mówiono, że Google tam Deep Web nie indeksuje czegoś, tak? No, dzisiaj mamy nawet całkiem sporą część internetu niezindeksowaną. Czyli Facebook internetem w internecie. Tak. No mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że po Facebooku coś będzie. No pytanie za ile, tak? Pytanie jak wielki Facebook jeszcze może być? Jest 600 milionów, zdaje się. Czy będzie ten miliard? Być może będzie. I czy i kiedy będzie coś następnego? To jest bardzo ciekawe, tak? Bo ja myślę, że Mark Zuckerberg... Do tej pory nic takiego tak wielkiego. Nic takiego tak wielkiego jeszcze do tej pory nie mieliśmy. To jest coraz większe. Każdy kolejny taki serwis, który się wyłania, tak? Jest mały i nagle tego giganta przerasta. Gigant spada, tak jak MySpace spadł, tak? MySpace teraz po prostu na kolanach, integracja jakaś tam z Facebookiem. Poddali się po prostu. Szefowie MySpace'a spotkali się na jakiejś wspaniałej konferencji z ich punktu widzenia z jakimś tam niższego szczebla pracownikiem Facebooka, no, czyli mówi się, że na kolanach, tak, że dawny gigant, tak, a tutaj nowy serwis. No, moim zdaniem będzie kolejny, moim zdaniem będzie za jakiś czas kolejny serwis. Mówi się też, że jest jakaś taka moda, która przemija, tak, że to jest jak klub, do którego się chodzi, bo jest cool, za jakiś czas przestaje być cool. No zobaczymy, jak to będzie. Tego jeszcze nie mieliśmy nigdy. Aż w takiej skali, no nie wiadomo, co z tego będzie. Tak jest bardzo, to też jest coś niewiadomego, bardzo ciekawego do obserwowania, moim zdaniem. Okej, a ja wam powiem, co będzie po Facebooku. Gdy Facebook zdobędzie już wszystkich użytkowników na ziemi, Mark Zuckerberg wyciągnie wtyczkę z gniazdka i będzie koniec. A to nie 15 marca miał to zrobić? No. Nie wiem, ale myślę, że tak będzie ostatecznie. Dobrze, i panowie, ostatni nasz... Mogą pójść zwierzęta, nie wiem. Zrobię tak, żeby się zwierzęta mogły logować, tak? Nie wiem, nie mam pojęcia. To by było ciekawe. To by było ciekawe. Dobra. Panowie, ostatni, najtwardszy, najgorętszy temat. Uwaga. Premiera iPada i era tabletów. Albert. Powiem tak. W momencie, kiedy Steve Jobs pokazał iPada, nikt nie przypuszczał, że będzie to taki sukces. I jak widzieliśmy, wydaje mi się, że nawet sam Apple był trochę zaskoczony ilością sprzedanych urządzeń, bo były jego braki, opóźnienia w premierach na kolejnych rynkach. No cóż, no jakby zmienił trochę... Ja bym w przypadku iPada widział zagrożenie dla komputera PC, bo oczywiście zawsze pozostaną ci, którzy będą korzystali z laptopa czy z peceta, ale za chwilę będzie wysyp tabletów androidowych z honeycombem. Nie wiem, ja wierzę w produkt. Trochę byłem sceptyczny, dopóki z niego nie skorzystałem, ale teraz często korzystam chociażby z takiego czegoś jak Flipboard. Genialne oprogramowanie. I dałem go mojej mamie, tak, żeby, mamo, zobacz, pobaw się, tu możesz sprawdzić maila, tutaj możesz wejść na stronę. I moja mama nie chciała mi go oddać. Powiedziała, super, kurde, ja nie chcę swojego laptopa więcej trzymać na kolanach, który mi się grzeje, który mi się tam zawiesza. Ja mam swojego maila, ja mam możliwość rozmowy na Skype'ie, ja mam możliwość sprawdzenia stron www. Nic więcej nie jest potrzebne do szczęścia, tak jakby. I pytanie, czy takich użytkowników będzie więcej, tak? Czy użytkownicy zrezygnują, albo inaczej, nie będą czuli potrzeby. Ja wam powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Mam taki fajny, mały laptop, ale jak chcę poczytać RSS-y wieczorem, to odpalam iPada, dlatego że jest mały, poręczny, nie grzeje się, fajnie działa, fajnie wyświetla. Znowu jest cool i jest dopracowany. Aha, okej. A powiedzcie mi, czy nie macie takiego wrażenia, że Steve Jobs prezentując iPada, taki były komentarze nawet, obrazki takie w sieci się pojawiały, że był trochę niczym ten Mojżesz prezentujący gliniane tabliczki. Nie Mojżesz, tylko... tak, Mojżesz, przepraszam. Moja znajomość okazuje się tutaj kiepska, ale prezentujący te gliniane tabliczki, mówiący przykazania nowe daję wam. No trochę było, tak? Halo? Tak. Halo? Słychać? Halo? Słychać? No trochę był, no jakby nie wiem, stworzył na nowo, czy nie na nowo, tak, nowy segment, tak? Czy ten segment będzie zabierał, będzie zjadał inne segmenty, będzie zjadał pecety, czy nie będzie zjadał, czy po prostu ludzie sobie będą kupowali jako drugie, czy trzecie urządzenie obok smartfona, obok netbooka, notebooka, będą kupowali tableta, czy jednak będą rezygnowali wręcz z jakiegoś urządzenia na rzecz tableta. No to jednak Steve Jobs to zrobił, tak? On sprawił, że wszyscy chcą, czy chcieli, strasznie chcieli. Na początku jak wyszedł tylko iPad, wszyscy chcieli, deklarowali, że już za chwilę oni też wyprodukują, oni też wypuszczą na rynek swoje tablety. Co prawda, no nie mało kto tak naprawdę wypuścił. Wypuścić swoje tablety wypuściło wiele firm, aczkolwiek te produkty nie miały praktycznie żadnej siły rażenia. No właśnie, no, dlaczego tak? Znaczy, no mówię takie, które by zaistniały na rynku, tak? No, ale wszyscy chcieli, tak? Wszyscy chcieli się pod to podłączyć, tak? Wszyscy nagle zobaczyli coś nowego i wszyscy powiedzieli, że jak to nie, to nie jest tak, że to Apple tutaj jest jakimś takim super liderem, nie wiadomo co, my też potrafimy, my też możemy, my też to zaraz zaprezentujemy, my też to będziemy mieć, tak? No i niestety, no ale tylko iPad ten rynek zawojował. Czy zjada, czy nie zjada, to nie wiem, to może też jest ważne, ale to tak, jak Mojżesz, no przyszedł, pokazał coś nowego, tak? I od teraz jest, era tabletów od teraz jest. Bez iPada by nie było ery tabletów, moim zdaniem. Wprost, przepraszam, ja się wtrącę tylko. Jasne. Ja mam dość wysoką gorączkę. Bardzo chciałem być, bo długo umawialiśmy się na to spotkanie, natomiast ja podziękuję już. Okej, dzięki. My też już kończymy, bo to jest ostatni temat, ale jeszcze poproszę oczywiście. To ja dziękuję Wam w takim razie bardzo i do zobaczenia może jeszcze raz. Dzięki. Na pewno. Dzięki. Konrad, to poproszę Cię na koniec jeszcze jakiś błyskotliwy komentarz. Szkodliwy komentarz może będzie taki trochę mocno negatywny, ale zapominamy o jednej rzeczy. Pod koniec roku pojawiły się zestawienia i te zestawienia były dużo poniżej oczekiwań sprzedaży, jeśli chodzi o iPada. Okej, on zaskoczył pewnie Apple, tak jak było powiedziane, no bo faktycznie sam Steve Jobs chyba nie do końca miał pomysł, jak wykorzystywać tego iPada na początku i to raczej przyszło z czasem. Ale nie zapominajmy, że tablety nie sprzedają się tak, jak by się oczekiwało, znaczy może inaczej, jak pewni analitycy oczekiwali od tego, że ten rynek będzie rósł i paradoksalnie kolejny raz tablety z Androidem mogą zrobić wzrost tego, co zapoczątkował Apple. Tak samo było w przypadku teraz smartfonów. iPhone zapoczątkował coś, co powoli Android przejmuje i to samo może być w przypadku tabletów. Ja osobiście korzystam ze swojego iPada raczej tak spontanicznie i przypadkowo. Jak naprawdę już nie chcę mi się ruszyć do pokoju po komputer, ale nie jestem jakimś chyba mega fanem tego urządzenia i poza czytaniem PDF-ów i przeglądania internetu nie widzę jakiegoś głębszego zastosowania do tego urządzenia. Okej. Panowie, podsumowując, chciałbym Wam podziękować za udział. Albertowi, który od nas zniknął nam przed chwilą, chciałbym przy okazji życzyć zdrowia. Mam nadzieję, że to może jeszcze usłyszy to później na nagraniu. Dziękuję Wam za udział. Dzięki. Dzięki bardzo. Chciałbym jeszcze na koniec też oczywiście połechtać naszych sponsorów, którymi są tradycyjnie Western Digital, firma, którą dotychczas znać mogliście głównie z dysków twardych, ale pojawiają się również bardzo ciekawe odtwarzacze multimedialne, stacjonarne tej firmy, a także chciałbym podziękować Mediafan magazynowi, w którego najnowszym numerze już niedługo przeczytać będziecie mogli mój wywiad z prezesem Redefine, czyli firmy, w której pracuje Albert, który gościł w dzisiejszym odcinku programu, firmy tworzącej projekt IPLA. I myślę, że może być to ciekawy materiał dotyczący ubiegłego roku, ale także przyszłości rynku wideo na żądanie. Dziękuję i zapraszam na 28 odcinek Technosgredów, który jak nas nie rozłoży żadne grypsko, już niedługo będzie dostępny. A ten odcinek tradycyjnie do odsłuchania w formie MP3 na stronach Daily Tech oraz na naszym kanale na YouTube, który możecie znaleźć na stronach Daily Tech. Dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.